Anko, dzisiaj niedziela taka trochę zakupowa. Jak widać, troszkę gratów udało mi się zaczerpnąć od fajnego pana, o którym wspomniałem wcześniej, który jeździł na rynek. Na pierwszy rzut może obczajmy sobie panewki główne wału. To jest produkcja dzisiejsza. Bimet. To jest albo rdza, albo coś innego, nie wiem. I dzisiaj Bimet to jest taka cena detaliczna, która krąży po sklepach. Bimet ma no swoje oznaczenia takie. Ogólnie Bimet produkował panewki wszystkie do Ursusa C330. Więc to nie jest żadna podróbka, zamiennik, tylko to jest najoryginalniejszy. Oryginalny. Sprawa jest następująca. Kupiłem panewki za tą cenę. Za połowę tej ceny kupiłem to wszystko. I teraz tak, muszę pani dać na flaszkę i zwrócić te panewki, żeby nie robić z gęby dupy. No ale to w swoim czasie. I teraz tak. Mamy paneweczki dzisiaj kupione do naszej trzydziestki z zapasów. One były tak oznaczone, nie wiem od którego roku, nie wiem jak były pakowane kiedyś. Według mnie są dużo starsze niż dzisiejsze. Może by je porównał jakoś, może czcionka będzie inna, cokolwiek. Nie mam pojęcia jak to zrobić, no. Też jest taki 50-103 TB, jest takie wytłoczone jak widać NOM, i tu jest ten NOM, no, widać, że już nie pakowany w tej samej kolejności. Oczywiście zostawiam te starocia, to jest na wagę złota, zostawiamy je sobie, to będzie do zwrotu, no bo umówmy się, to jest dzisiejszy produkt, a ja chcę stary. Znalazłem u tego pana jeszcze dwie panewki na korbowód, tak samo z lat. I dla porównania jeszcze dołóżmy dzisiejszy wyrób. I one czym się różnią? Też jest taka czcioneczka B w kółeczku. Ok. Tutaj mamy też takie B w kółeczku, no ale widać jakiś, nie wiem, albo to jest nalot, albo one tak wychodziły, nie mam pojęcia. Ta panewka jest taka, no, jakby ciut z innego materiału może stworzona, nie wiem, nie znam się. To widać, no jest ładna jakaś taka, kurczę, no piękna. No ale tak samo, dzisiejszy wyrób ląduje do kosza. Zostają oryginały. Ten pan coś tłumaczył, że po włożeniu panewek należy obrobić wewnętrzną część. Rozwiertak według niego jest słaby. Lepiej zrobić to na maszynie. No nic, dowiemy się o co w tym wszystkim chodzi. Tak samo. Znalazłem prowadnicę u tego pana. Tak samo. Jeszcze z lat 80. Idziemy teraz po prowadnicę. Tutaj mam, czy nie mam? Nie mam. Idziemy po prowadnicę, którą wyciskałem z głowicy. Gdzie one są? Gdzie oni są? Tam leży daleko. Może tutaj znajdę jeszcze jakąś. O, jest, nie. O, jest. Zajebiście. Co my tutaj możemy zrobić? Otóż no porównać może obie te dwa te towary. I co my tu widzimy na pierwszy rzut? No dużo nie widać. To zatoczenie kiedyś było takie bardziej inne, chociaż nie. Weźmy jeszcze jedno, tam leży. Przecież tu leży jeszcze jedna taka.
Jedna jest w domu. O, czekaj. O, jest jeszcze jedna. Dobra, tu. Jakoś porównać obróbkę, po obróbce dojść, coś, nie wiem, porównać, jak kiedyś robili, czy robili tak samo, czy nie tak samo. No, tu widać, ta faska jest taka, jakby luz był na saniach, że tak trochę podbijało ten nóż. Są takie do góry popodciągane. Tutaj już jest, na tokarka może była ciaśniejsza. Nie mam pojęcia. Te wyglądają na spoko towar. Okej, to są te prowadnice. No dobra, może jeszcze długość ich coś powie na ten temat. Oryginał jest ciach. Kurwa, inaczej. O, to jest nasza długość prowadnicy. W przypadku oryginału mamy, kurde, gdzie jest ten noniusz? No, chodź tutaj. To jest 70? Tak, 70. A drugiego... Na przykład tej... Tu mamy, no chyba też 70, nawet bym powiedział. Grubości chyba nie będę mierzył. Aczkolwiek, no, pomiary prowadnic zrobię w innym filmie. To będzie tylko taki film o zakupach. A dokładne pomiary to jak będę wkładał, będę porównywał wszystkie prowadnice stare z ich obróbką. Tak samo je jakoś spróbuję oczyścić. I spróbuję je porównać. Przyjdą mi jeszcze jedne prowadnice, jeszcze z innego zakątka Polski, więc no... Tak samo wszystkie będą do porównania. Także paneweczki są, prowadnice są, zabezpieczeń mam trochę. Otóż ja już mam komplet zabezpieczeń, sztuk 6, ale pan ich miał na tyle, że jak sobie tak wziąłem garścią, to mówi, że nie zaszkodzi. No i także sobie ich trochę nabrałem. Gniazda zaworowe są tutaj. Też fajna sprawa, gdyż muszę je sprawdzić. A inaczej się tego nie zrobi, jak po prostu sobie tutaj ich nie położę. Tu jak widać, no coś się nam odznaczyło. I lecimy tu. Ja nie wiem, jak to zmierzyć. Tutaj nie widać tego kółka. I tu nie widać. O, to jest te kółko. Tak, to jest te gniazdo. Tak samo te gniazdo jest tu. Okej. No i tutaj no tak trochę jest odznaczone. Momentami. Tak, to jest te same gniazdo. Czyli mam komplet gniazd, jakby co. Wziąłem od tego pana jeszcze bolczyki na sprzęgło. Kurde, coś spadło. Jest ich 6, nie pamiętam, czy jest ich 6, czy 3 potrzeba. Kij go wie. Kij Eskimosowi w dupę. Op, chodź tutaj. Podkładek parę chciałem pod wtryskiwacz. To też mi tam pan trochę ich dał. To gniazdo następne. Kurde, też chyba wydechowe. Jo, dobra. Tak. To jest dystans do termostatu. Fajna sprawa, też takie coś nabyć dawniejszego. Fajna sprawa jest nabyć, podejrzewam, że to jest na koło pasowe. To już jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Coś takiego nabyć. Też będę to mierzył, potem porównywał z tym, co ja tutaj miałem wcześniej na tym kole. Od razu w rękach czuję, że jest troszeczkę jakby większe te nowe. No potem będę to mierzył, jakby ktoś chciał zobaczyć w miarę mniej więcej obróbkę, to będzie to dokładniej pokazane. I podejrzewam, że najpierw to wląduje na kole pasowym.
ściąga się tamto, koło pasowe to się nabija, z kołem wjeżdża się w wał, dopiero wał się chyba zaczepia w tokarkę i dopiero jest obróbka. Bo jak wszystko tak na surowo powkładać, to wątpię, żeby to miało jakąś osiowość. Może jest, może nie ma, ale wątpię. Ta podkładka mnie interesuje. Mówi, że to jest od wałka od rozrządu coś. Nie jestem pewien. I to, proszę Państwa, to jest gwóźdź programu. To jest podkładka, której nigdzie bym, kurde, nie znalazł. A ona jest z tamtej strony. Kurna, no serio? Czyli to nie ta? Nie, no to musi być ta. Jakbyś mam starą. Nie róbcie se jaj. O nie, no w pizdę mać, nie będzie gwoździa programu. Chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Ale przypał. Ale gościowi nazmyślałem, że to jest na pewno stąd. Pewnie się teraz śmieje, kurwa, on mi mówi, że to jakieś dziadostwo jest. Ale bardzo podobna, no. Fuck. Dobra, przykręca się tego typa, bo miał na pewno te wyższe, a myślałem, że to jest ten wymiar. Okej, nic się nie stało. Mieszek, ten człowiek jeszcze jeden posiada, to jest dawna produkcja. Zobaczcie, że ta guma jest 40 lat ma i ona jest niespękana. Można z niej zrobić dalej jakiś, nawet przepychać do kibla jeszcze z powodzeniem jakiegoś małego. Można zrobić, no to jest coś pięknego. Ten łącznik nie wiem, czy jest oryginalny. Widać, że to jest cięte jakby z metra. No ale wziąłem tako. A, jak tamten gwóźdź programu spalony. A, jeszcze dobra, okej. Panewki boczne, proszę Państwa. Kurna, udało się zdobyć panewki boczne nominalne. Wszystkie o tym samym oznaczeniu. Czyli jakieś 1C. Też 1C. I dalej 1C i następne 1C. Kurna, super sprawa. Paneweczki takie. Cycuś. No i kilka pierścieni nominał. Też z lat. Może któryś się ułamie. To go tam sobie gdzieś tam przyfastrygujemy. A naszym nowonarodzonym gwoździem programu jest ten oto podzespół zawinięty w szmatce, żeby nie zmarzł. W czasie podróży motorem byłem. Co my tu mamy? Kurde blade. Tłok. Ten pan oddał mi tłok. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Za bardzo. Jestem jeszcze początkujący w rozpoznawaniu tych tłoków. Jest wpyty ciężki. Bym powiedział, że no waży ze 2,5 kila. Mamy tutaj coś napisane. Nie wiem, jak go rozpoznać, co to za selekcja, bo jakieś selekcje występowały. A napisy są przenajróżniejsze na tym produkcie. Na przykład taki. Kurna mać. O, jest fajny napis tu. Proszę bardzo. Dodatkowo mamy tu coś. Nie wiem, o co chodzi. I tu 30 była. I tak jak spojrzę sam, no to już tam nie ma więcej napisów, nic. No i co dalej? No, tu jakiś znak jest, dwójka. No tłok jest. Co ja mogę o nim powiedzieć? No, fajny. Jest fajny, no. Jest kit. Ale jaki ciężki, skurwysyn. A, co mnie zaciekawiło, bo ten pan miał zawory jakieś, je sobie przykładałem. Bo dużo się naczytałem, że te otwory mają być takie same. Nie, różne. A ja sobie mierzyłem i co? No i dupa. Te otwory są takie same. Why bitch? I don't know, my friend. Okej, także takie zakupy są na dziś poczynione. O, tu jest tulejka. Taka powinna być.
Kurna, no dobra. Co tu więcej? No. No dobra, idę do domu, zjem se kanapkę, a potem pomyślę, jakie pytania zadać w Google, żebym usłyszał prawidłowe odpowiedzi. Bo ja wiem, co chcę usłyszeć, tylko Google nie wie, o co ja chcę zapytać. Także do widzenia. A, te bolczyki. A, kij z tymi bolczykami, z przeglądu zrobione. Do widzenia. Cześć.